Siemanko, dziecka z tej strony Kinga. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, na co wydać swoje pieniądze, tak żeby szybko i skutecznie od zera nauczyć się rysować. Problem z książkami do nauki rysunku jest jednak taki, że nie każdy wie, jak z nich korzystać, tak żeby ta nauka rzeczywiście szła do przodu. Nagrałam już film z tą oto książką o nauce podstaw, jak i z tą o nauce koloru. Jednak z tej serii mamy jeszcze tomy poświęcone zwierzętom, jak i ludziom. Dziś przyjrzę się tym dodatkom i powiem Wam, czy warto je kupić, czy są one jednak niepotrzebne. No bo jakby nie patrząc, zakup jednej książki, a czterech książek, to też spora różnica dla Waszego portfela. Chciałabym, żebyście mieli świadomość przy dokonywaniu wyboru. W związku z tym, że podzielę się z Wami tajemną wiedzą, jak od zera zostać rysownikiem, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Pamiętajcie też, że zaczęliśmy nową serię ilustracji na naszym Instagramie, gdzie możecie zobaczyć Elzę w bardziej niegrzecznej wersji. Jeśli nie chcecie pominąć żadnej nowej pracy, koniecznie nas followujcie. Przejdźmy więc do tego, co króliczki lubią najbardziej. W innych filmach wspominałam, że naprawdę lubię te książki. Głównie przez estetyczne rysunki i dobre zobrazowanie tego, jak powinien wyglądać szkic początkowy. Przygody z nauką powinno się zacząć właśnie od tej podstawowej części, ponieważ tematy w niej są odpowiednio podzielone. Zawiera sporo informacji o martwej naturze. Od prostych przedmiotów do skomplikowanych kompozycji. Znaleźć w niej można też przykłady z krajobrazem, zwierzętami, jak i człowiekiem, w tym również akty. Oczywiście perspektywa w tym również jest omówiona. Normalnie żyć, nie umierać. Powiem Wam szczerze, że ta jedna książka na dobry początek jest idealna, tak na parę miesięcy regularnej nauki. Książka nie polega na tym, żeby tylko ją obejrzeć. Ona ma nas naprowadzić na to, co mamy rysować aż do momentu, kiedy nasze rysunki jakościowo będą przypominać przykłady z książki. Niestety częstym błędem wielu osób jest przerysowywanie tylko i wyłącznie przykładów z książki i uznanie, że już się umie rysować po paru próbach. Uwierzcie mi, że rysowanie kubka z książki a z natury to dwa różne poziomy trudności. Oczywiście nic się nie stanie, jeśli spróbujecie krok po kroku zrobić przykłady z książki, ale potem musicie zrobić to samodzielnie i narysować tą samą metodą najpierw coś podobnego, a potem coś zupełnie innego, pamiętając o radach zawartych w podręczniku. Na początku nie będzie to wychodzić, dlatego bardzo ważne jest, by iść po kolei i zaczynać od pierwszych działów. Nie możecie sobie wybierać dowolnych tematów i rysować tylko to, co Wam się najbardziej podoba, bo to nie zadziała. Nikt nie bierze się za logarytmy, gdy jeszcze nie nauczył się dodawać. Do następnego działu przechodzimy, gdy opanujemy proste przedmioty, gdy czujemy się tu już pewnie i wychodzi nam, gdy rysujemy z natury, czyli z patrzenia, a na kartce wygląda to ludzko. Parę rzeczy w tej książce jest jednak nie po kolei i ja proponuję Wam zacząć od przedmiotów prostych, czyli bryły, owoce, warzywa, kwiaty. Potem jest tutaj źle umieszczony pejzaż. Ja uważam, że wcześniej powinna być perspektywa i dopiero po zapoznaniu się z tym tematem można wrócić do pejzażu. Aby następnie przejść do martwej natury, czyli różnych kompozycji z przedmiotami domowymi i dopiero po tym wszystkim zwierzęta, a na koniec ludzi i ludzi w perspektywie. Więc książka jest naprawdę super, ale działy są nie do końca dobrze ułożone i miejcie to na uwadze w trakcie nauki. Więc dobrze, omówiliśmy już kolejność, w której powinniśmy się uczyć od początku z naprawdę dobrej książki. Czas więc na te dwa tytuły uzupełniające. Jak myślicie? Jest to skok na kasę? Czy jednak fajne rozwinięcie tematu nauki podstaw? Zaraz zobaczymy. Zacznijmy od zwierząt. Mamy to wprowadzenie do materiałów i podstaw, tak jak to jest w tomie numer 1. Czyli książka ta, tak jakby, nie jest kontynuacją. Bardziej przeznaczona jest ona dla osób, które chciałyby rysować tylko i wyłącznie zwierzęta. Nie krytykuję tego, bo rzeczywiście, jeśli ktoś jest tak bardzo świadomy swojego ukierunkowania i nie chciałby rysować nic innego, no to czemu nie? Ale z reguły ludzie czasami nie wiedzą, czego chcą, albo nie znają swojego potencjału. Ja stawiam na opcję, w której na początek trzeba nauczyć się wszystkiego, żeby potem nie czuć żadnych ograniczeń. Dzięki temu będziecie mogli rysować wszystko, na co przyjdzie Wam ochota, albo na co będzie zapotrzebowanie. Kieruję swoją wypowiedź również do osób, które wiążą z rysunkiem plany zawodowe, a w zawodzie, wiadomo, trzeba być elastycznym i czasami rysowanie samych zwierząt może być niewystarczające. Niestety jest tu sporo treści, jak z pierwszej książki. Mamy tutaj tego psa. Co prawda w tej wersji temat jest rozszerzony o mięśnie. Ale poza tym dużo jest tu treści kopiuj wklej i to właściwie tych najważniejszych. Fakt faktem, w podstawowej części nie mamy tak dużo przykładów albo tak ładnego rysunku jak tu.
Jednak jest to tylko jeden przykład takiego psa i ilość dodatkowej treści szału nie robi. Podobają mi się wyraźnie zaznaczone linie pomocnicze w ciele wydry, która jest narysowana na wiele sposobów i z pewnością jest ona prosta do powtórzenia. Pamiętajcie, że postaw nie rysuje się tylko ołówkiem, możecie również rysować piórkiem albo pisakiem. Osobiście uwielbiam takie szkice i sama kiedy sięgam po szkicownik, z chęcią rysuję czarnym cienkopisem. Polecam, ponieważ to bardzo dobrze wprawia nas do cieniowania szrafem. Rysunki mają częściej poprawnie zaznaczony cień, a ołówkiem możemy czasem przedobrzyć i powstaje taka szara, jednolita plama. Lepiej tego nie powtarzać. Koty tak samo, popatrzcie, ta strona jest dosłownie identyczna. Tutaj już mamy rozwinięcie o mięśnie, a tutaj znowu to samo. Teraz przykłady, zobaczmy ile się powtarza. 1, 2, 3, 4. Okej, nowe są te trzy koty. Co to uwaga, w podstawowej wersji mamy jeszcze takiego kota, a w rozszerzeniu nawet go nie ma. No, nie powiem, żeby w tej podstawowej książce było jakoś bardzo źle, bo 5 rysunków kotów jest naprawdę wystarczające, a w tej rozszerzonej wersji tak naprawdę płacimy pieniądze za 3 dodatkowe rysunki. Oczywiście tylko w tym dziale, bo ilustracji jest zdecydowanie więcej, mimo wszystko za mało w pełni oryginalnej treści. Dział koni wygląda również podobnie. Jest dość obszernie, są te same rysunki z małymi różnicami. Ale po raz kolejny książka podstawowa ma wystarczająco dużo informacji, by nie dopłacać za rozszerzony tytuł. Ciekawie została zaprezentowana perspektywa. Jest to bardzo rzadkie, bo najczęściej przykładami są klocki albo budynki. Więc kiedy musimy narysować zwierzę lub człowieka w perspektywie, to mózg nam wariuje i kompletnie nie wiemy, jak mamy to zrobić. A tutaj zostało to bardzo dobrze zobrazowane, jak tej perspektywy używać przy obiektach mniej kanciastych, bardziej organicznych. Szkoda tylko, że są to jedynie 2 strony. Temat ten jest bardzo obszerny i treści w tym wypadku jest zdecydowanie za mało. Widać w tej książce, jak bardzo rośnie stopień zaawansowania tych prac. Najpierw mamy takie gryzmołki, przykłady rysunków ze szkicownika, studiowanie różnych póz, a w końcu bardziej wypasione rysunki, które zawierają mnóstwo szczegółów. A jednak w tej książce mamy jeszcze jednego ładnego psa. No, całkiem nieźle. Tym bardziej, że takich szkiców w książce podstawowej no niestety nie znajdziecie. Na koniec mamy bardzo ciekawy rozdział o komiksach. Czyli książka daje nam przykład, jak możemy wykorzystać naszą wiedzę, którą nabyliśmy, ucząc się realizmu. Ciekawe, kto jeszcze o tym mówi. Wiem, my. Ha, zgadza się, kochani. Chcecie rysować fajne komiksy, to podstawy was nie ominą. Kiedy już wiemy, jak narysować prawdziwą kaczkę, to bez problemu powinniśmy narysować ją jeszcze w takiej wersji. Jak i innej, które możemy sami już sobie opracować. To wtedy nazywa się własny styl. Cieszy mnie to, bo w podręcznikach często jest przerysowywanie z siatki, tylko po to, by człowiek jedynie co umiał, to rysowanie ze zdjęcia i nie do końca używał przy tym mózgu. Rysunek nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na przerysowywaniu ze zdjęć i to pokazuje nam również dział fantazy, gdzie zobrazowane jest, jak narysować jakiegoś stwora albo bestię. Tylko, że ten dział jest najgorszy. Przykłady są zrobione bardzo nieudolnie. Komiksy zdecydowanie lepiej tu wypadły, ale grunt, że chociaż coś takiego jest. Teraz książka o człowieku i przyznam, że miałam tutaj spore oczekiwania. Wprowadzenie tradycyjnie mamy tutaj sporo tych samych lub podobnych stron. Anatomia twarzy bardzo przydatna, ale jest to kropka w kropkę skopiowany materiał z podstawowej książki. Oczy, jak widać, wszystkie części ciała powinny być w jednej, jak i w drugiej książce. Mamy ten sam portret. I ten. Wiadomo, że w rozszerzonej wersji mamy więcej przykładów, ponieważ mamy więcej stron poświęconych tylko i wyłącznie człowiekowi. Jednak niepokojące jest to, że wiele tych samych rysunków możecie znaleźć w książce podstawowej i tylko parę jest dodatkowych. Okej, pojawiło się w końcu coś bogatszego, bo dział dzieci w książce podstawowej jest bardzo biedny. Tak naprawdę mamy tam tylko jeden konkret, a tutaj, o, naprawdę sporo. Wygląda imponująco. Podstawowej książki też jest troszkę anatomii, ale z takim dużym naciskiem na słowo troszkę. Za to tutaj jest tak, jak naprawdę powinno to wyglądać.
niezwykle przydatne. Te rozszerzenie jest o niebo lepsze od książki o zwierzętach. Bo choć mamy sporo powtórek, to temat jest jednak godnie rozwinięty. Na przykład o portrety dla osób bardziej zaawansowanych i rzeczywiście robią one niezwykłe wrażenie. To jest coś dobrego i czuć, że ten tom naprawdę warto kupić. Ma całą skompresowaną wiedzę o rysowaniu człowieka. Tak jak w zwierzętach, mamy tutaj również dział o komiksach. Z bardzo ciekawą kreską. Niestety manga, którą możecie zobaczyć w innym filmie na naszym kanale, jest taka sama. Czyli na poziomie bobków mojego królika. A dział fantasy, jak żeby inaczej, pewnie został narysowany przez jakiegoś przedszkolaka. Ach, a tak niewiele brakowało tej książce do ideału. Po opanowaniu tego wszystkiego, czas na kolor. Więc także i tu możecie skorzystać z konkretnej książki, którą już omówiliśmy na kanale. Książka o kolorze pozwala na zapoznanie się z nowym medium po opanowaniu podstaw. Więc nie polecam jej dla osób początkujących, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rysunkiem. To jest endgame, ale jest bardzo fajna. Podsumowując, co dla kogo, jak i kiedy. Jeśli myślicie bardzo poważnie o rysunku i chcecie nie tylko odtwarzać, ale również tworzyć, to te książki są naprawdę bardzo dobre. Nie każdy ma jednak możliwość, by kupić wszystko od razu, dlatego zaopatrzcie się chociaż w tą jedną książkę. Ona na długo będzie Wam wystarczyć solo, bo ma naprawdę wszystko, co jest potrzebne do podstawowej nauki. Zwierzęta jednak nie powaliły mnie i myślę, że to jest bardziej dla osób, które po prostu mogą sobie na to pozwolić. Albo chcą kolekcjonować i mieć wszystkie części. Ale można się bez tego obejść. Co innego z człowiekiem, może nie od razu, ale za jakiś czas naprawdę warto tą akurat kupić. Człowiek to naprawdę bardzo trudny temat i naprawdę każda dodatkowa pomoc jest bardzo przydatna. Szkoda tylko, że te działy z magią i fantasy są tak fatalnie zrobione. Gdyby to chociaż spełniały jakieś ludzkie standardy. Ale niestety w książkach tych to naprawdę beznadziejne działy, które należy ominąć. Powinni to zrobić lepiej, albo po prostu sobie darować lub dać więcej przykładów z ludźmi, na przykład o innej urodzie, albo rysunki z bardziej skomplikowanymi pozami lub zastosowaniem mocnej perspektywy. Serio! Cokolwiek, byle nie te gówno. Wisienką na torcie po wielu miesiącach nauki jest kolor, który zapewni Wam jeszcze więcej nauki. Jej. Jak widać, nauka rysunku wcale nie jest trudna ani kosztowna. Nie trzeba robić ze swojego domu mini biblioteki połączonej ze sklepikiem artystycznym. Na początek wystarczy Wam ołówek albo pisak, kartka i jedna książka. Małymi kroczkami idziemy do przodu i dokupujemy to, czego nam brakuje i tyle. Oto wielka tajemnica, jak od zera stać się rysownikiem. Napiszcie w komentarzu, na jaką książkę do nauki rysunku Wy trafiliście i czy chcielibyście, żebym ją zrecenzowała. Dzięki temu będzie Wam łatwiej podjąć decyzję co do jej zakupu. A recenzje innych książek możecie już od dawna zobaczyć na naszym kanale, więc zdecydowanie Was do tego zachęcam. Dzięki za oglądanie, jeśli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i do zobaczenia za tydzień. W piątek po godzinie 17. Bye!